z uczelni oraz całej społeczności akademickiej. Miło mi jest po raz kolejny otworzyć tę wieloletnią i mam nadzieję, że już dobrze znaną po Oświęcimiu imprezę. Sama jestem fanką filmu dokumentalnego. Widziałam na Watchdogu czy doku. Widziałam kilka naprawdę bardzo dobrych obrazów. Każdemu z nas, niezależnie od tego, pod jaką szerokością geograficzną mieszkamy, jaką wiarę wyznajemy, w jakiego Boga wierzymy, jakim językiem mówimy i jakie są nasze przekonania polityczne, a także inne przekonania. Tak więc prawa człowieka są dla nas tym wszystkim, kim my jesteśmy tak naprawdę. Oczywiście, że może promować ideę praw człowieka, jeśli jest uniwersalny, oryginalny, bo może mówić o zbrodniach danego reżimu, może mówić o prześladowaniu więźniów, może poruszać tematy społeczne, kulturowe, obyczajowe. Oczywiście Oświęcim jako miasto pokoju tak się promuje, jest jakby najlepszym miejscem do tego typu inicjatyw. Prawa człowieka są tak uniwersalne, a wydaje mi się, że w tym mieście, w mieście pokoju, szczególnie powinny być promowane właśnie tego typu inicjatywy. Oświęcim to jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie prawa człowieka albo ich brak po prostu bardzo trwałe piętno odcisnęły. Moim zdaniem to najlepsze miejsce do propagowania tych idei, przypominania ich uświadomieniu praw jednostki. Jest to bardzo dobry pomysł, no w końcu Oświęcim jest wielkim cmentarzem, pomnikiem Holokaustu, gdzie zginęło tyle milionów ludzi. Dlatego Oświęcim jest wspaniałym miejscem na organizowanie festiwali praw człowieka. Yo tenía que haber muerto ese día, pero muy cobarde.